Ale piękne dwa talerze przygotowane. Emi, a tobie co? O Jezu, ale zaparowało. Makaron ci się na pomidorówkę gotuje? Ile to hercy? Gotowane jajka, gotowe w sklepie, już prosto do jedzenia? Jacie, skąd oni wiedzieli, jak ją gotować? Napiszcie w komentarzu, ile kosztuje w Polsce. Wygląda, powiem ci, wyśmienicie. Widzę, że lekka mgiełka się unosi. Golf. Crazy Football Golf. Nie wiem, czego się spodziewać. Jakieś takie centrum rozrywki, Phuket. Ciekawe miejsce. Jest! Jest! Tu są słonie. Później tu przyjdziemy, Emma, wiesz? 1000 km teraz z powrotem na Phuket. Oddałem auto, okej, ale teraz jak dostać się z powrotem, więc wziąłem samolot, ale nie mam paszportu. Zamówiłem lot nie z tego, co trzeba lotniska. Naprawdę ciekawe rzeczy dzisiaj się dowiedziałem. No, kolejna lekcja podróżowania. Poznawanie świata i tego, co się dzieje na świecie. Co zrobić, aby podróż była przyjemna? Wystarczy, że... I teraz ten moment. Kto się do ciebie dosiądzie? Butla z gazem z tyłu na samochodzie. Normalnie on w lewo skręca, butla w prawo, butla w lewo. Siema, siema, żonka mi tu moja kochana o 8 rano zrobiła zestaw, śmieje się, emeryta. A to po prostu tylko mój ocet i kurkuma. A kawa w gratisie to już jakieś takie, nie po mojemu, ale wypiję jak zrobiona. I tutaj jeszcze tylko taka muzyka. Ile to hercy? 432. A jak tam z rana nasze sałatki? No ale będziemy wcinać dzisiaj po polsku śniadanie. Ja pierdzielę, taka normalna sałata i jakieś tutaj takie rzeczy. Ja cię. Trzeba to, Emi, spryskać trochę wodą. Masz taki psikacz, taki, wiesz, taki. Nie masz? Kurde, trzeba to skrapać albo chociaż wziąć tak do ręki trochę wody i to namoczyć, żeby nam to nie zdechło. Chociaż i tak jest w wiaderku i tam jest woda. Pachnie pięknie, nie? Ale koperek pachnie. Emi, ale najlepszym zakupem wczoraj to było to, co? Ale jeszcze nawet nie to otwieraliśmy. Dopiero dzisiaj. Ale będzie jedzonko. Nutella taka. Napiszcie w komentarzu, ile kosztuje w Polsce. Właśnie, bo tutaj my już nie wiemy. 100 batów. Nie, 200, żabo. Na 200 batów kosztowała. Ja patrzyłem na rachunku 200 batów, czyli to jest 26 zł za taki słoiczek, który ma ile gram? 350 chyba. Mililitrów czy coś. Awokado dalej tutaj nam dojrzewa, ale no robi się coraz większe. Także będzie coś z tego. Fajnie sobie tutaj dojrzeje i będzie smaczne, bo kupiliśmy takie trochę za twarde i nie chcieliśmy mieć takiego twardego. No to powiem wam, że działa, dojrzewa. Dorka, coś ty tutaj przygotowała. Jadź się. Nie, jeszcze nic nie ruszam, tylko sprawdzam, co to jest. Tu widzę jakiś sosik z oliwą i tutaj wszystko, co wczoraj kupiliśmy. Cebulka, pomidorki, ogórki, jajeczka, sałata. Jacie, jak to wszystko wygląda. Kiełki, tu nawet jakieś pestki jeszcze są. Ale piękne dwa talerze przygotowane. Emi, a tobie co? O Jezu, ale zaparowało. Makaron ci się na pomidorówkę gotuje? Idziemy dzisiaj na łatwiznę i bierzemy kostkę rosołową, żeby zrobić pomidorową. A może kupmy jedną świnkę, jedną kurczaka? Przyszliśmy tutaj po kostki rosołowe, żeby zrobić zupę pomidorową z takiego czegoś, z takich właśnie tutaj bulioników, bo nie chce nam się gotować całego rosołu, jak są takie kostki. Bierzemy taką jedną kostkę skóry i jedną taką vegetable. Gdzie ona mi tu gdzieś znikła? No chyba ta. I z tego będzie dzisiaj pomidorowa. A patrzcie na to, co tutaj jeszcze jest. Tutaj jest taka pasta z chili. Jakby ktoś miał ochotę na kromkę z chili, to po prostu sobie kupuje taką pastę i smaruje po kanapce. Ciekawe bardzo. Co ty jeszcze szukasz? Gotowane jajka. O, tutaj. Ale właśnie nie ma gotowanych całkiem. Nie ma całkiem? To, bo to nie tutaj się kupuje, to tam są na szafce. Chodź. Nie. Tak, serio, są na szafce, chodź ci pokażę. Ale chodź pokażę ci, gdzie są. Boy, to czekaj, to można sobie kupić takie na pół miękko, na twardo i w ogóle jeszcze na całkiem miękko? Co ty gadasz? Gotowane jajka, gotowe w sklepie, już prosto do jedzenia. I to jeszcze w trzech różnych gatunkach. Na super twardo, na pół miękko i na całkiem miękko. Ale hit. Coś. Kupiliśmy te jajeczka, żeby dodać jeszcze do naszych sałatek i patrzcie się, one są właśnie w połowie miękkie miały być i są idealne. Jacie, skąd oni wiedzieli, jak ją gotować? Masakra, ale piękne jajeczka. A tutaj walczę z otwarciem puszki, bo się urwało i nie chce się otworzyć przecier pomidorowy. A dostałem ostatnio taki super scyzoryk, tylko jeszcze nie wiem, jak się nim te puszki otwiera. No i jakoś też z tym walczę. Ale przynajmniej masz teraz okazję. Właśnie, się nauczyć. A tutaj jest bulionik prawie gotowy i zaraz przecier będzie i pomidorowa, makaron. Ja pierniczę, co za dzisiaj polskie gotowanie. Emi, i jak ta twoja pomidorowa? Pyszna. Pyszna? O, wygląda, powiem ci, wyśmienicie. Jak z Polski, normalnie.
Tutaj jeszcze przyprawki ostre jeszcze dodatkowo. Troszkę majoneziku, trochę jeszcze musztardy. Jeszcze dolałem sosu sojowego. Wszystko tu już jest. A na deser kokosowe ciasteczka z dużą ilością nutelli. Wow. Dzisiaj na dole jakieś pryskanie. Widzę, że lekka mgiełka się unosi i strasznie coś hałasuje. Pewnie na jakieś komary, jakieś owady. Nieraz już tutaj tak kiedyś robili. W tym roku jeszcze nie widziałem, ale w zeszłym już tak robili. Emi, a ty już wszystkie lekcje odrobiłaś, że wzięłaś się za malowanie? Tak. Na pewno? Tak. A wszystkie listki już znasz na egzamin? Tak. Mam napisane. Masz napisane, ale czy nauczone? Tak, znam, bo napisałam te, które znam. Mhm. Za chwilę jedziemy do miasteczka obok, do Katu, na Crazy Football Golf. Crazy Football Golf, nie wiem czego się spodziewać, nigdy tam nie byłem na tym, także zapraszam do obejrzenia całego odcinka. Gdzie myśmy tu przyjechali? Co to jest? Już ci otwieram. Football, golf, słonie, jakieś inne, gokarty, jakieś takie centrum rozrywki, Phuket, ciekawe miejsce. Co oni tutaj jeszcze mają? Coś do jedzenia? Victor Den 87 Wall of Shame. Taki ładny ogród ktoś po prostu sobie zrobił i otworzył taką agroturystykę. Moim zdaniem, tak bym to nazwał. Porobił boiska, kupił piłki. Ktoś zaraz zajmie pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. Ptaszki śpiewają, palmy rosną. Ciekawe miejsce. Zaraz zobaczymy, co tu się będzie działo. Co tam, Emka? Ty będziesz sobie tutaj leżeć? Nie. Nie, jesteśmy razem w zespole. Jak się siedzi? To elegancko. Tu mamy piłkę, tam mamy dziurę. Mam 7 uderzeń. Patrz. Dobra, Emi, teraz ty. Twoja kolej, chodź szybko. 2 uderzenia. Dawaj, tu musimy trafić do tej dziury. Leciutko. Dawaj. 3 uderzenia. Ja! No poczekaj, tu można wyciągnąć flagę. Dawaj jeszcze raz. Jezus, nie! Zobaczymy, czy takie prościutko. No, dawaj. Jest! Jest! Dawaj. Patrz, jest! Za drugim razem! Drugie miejsce mamy? Tak. No tylko musimy poczekać, aż... też na drugie. Aż cała runda się skończy. Mając jeszcze minutkę, możemy przyjść tutaj zobaczyć słonie. Jest jeszcze nawet 18. No 18, ale mamy dużo pól do grania. O, patrzcie, tu są słonie. Później tu przyjdziemy, Emma, wiesz? No kurczę, zaskoczyła nas gra w golfa. Naprawdę bardzo fajna sprawa, super zabawa. Dwie drużyny po 4 osoby, tak? Po 4 osoby, 8 osób łącznie gra. Polecamy, jakby co, jesteście na Phuket. Zapraszamy do Katu, pograć sobie tutaj w mini golfa, bo super imprezka. To nie jest taki mini golf, to jest z piłki nożnej. No, z piłki nożnej kopie się, ale trzeba trafić do dołka. Dobrze. O, ale przeleciała trochę, jednak za mocno. Ale nie jest źle. Druga próba. Uwaga. Jest! Udało się. Tutaj sobie szaleją jeszcze takimi bagami. No, też super zabawka. Tutaj po takich lasach, po takich ścieżkach. Ale by się poszalało. Ach, nie udało się. 17 dołek dajesz. Za trzecim razem. Dobra. Ale biedne te słoniki, co? Tak są przywiązane. I tak biedne, nie mogą sobie nic pochodzić, ani kawałka. A więc, tak jak mówiłem, jesteśmy podzieleni na 2 zespoły, po 4 osoby. Zajęliśmy Mateusz i Emma. Pierwsze miejsce 67 punktów, czyli najmniej. Drugie miejsce 77 punkty, trzecie miejsce 82 punkty, czwarte miejsce 101 punktów. Mamy tutaj podium, za chwileczkę będziemy stawać na podium, robić sobie zdjęcia jako ten zespół, ale łącznie, ogólnie punkty liczą się z 2 zespołów, więc to, że teraz mamy pierwsze miejsce, to nie znaczy, że będziemy mieć pierwsze miejsce. Aj, obdarte kolanko! Załapiemy się na podium. Trzecie miejsce z ilością punktów 69. Fabian i Piotrek. Miejsce drugie z ilością punktów 67 zajmują Mateusz i Emma. Brawo! I na miejscu pierwszym z wynikiem 56 punktów Mario. Brawo! Drugie miejsce zajęte, super zabawa. Teraz idziemy szybko na kolację i do domu. Trafiliśmy dzisiaj do takiej super restauracji, gdzie kucharze na ulicy robią tutaj piękne dania. Piękne ryby tutaj mają, piękne seafoody. Wygląda to wszystko wyśmienicie. O, tutaj pan otwiera chochlą wodę. O, nabrał sobie. Tutaj ładnie układa kreweteczki. Tutaj jest kuchnia. Tutaj jest ulica od razu. A my idziemy do środka. O, ale ładne danie. O, jakie ładne sałatki. Pięknie to wygląda. O kurde, to będzie super restauracja, coś czuję.